Okej, okay. cześć wszystkim, tutaj Julian Krypto. Jack Mallers mówi o tym, że złoto jest gorsze od Bitcoina, ponieważ złoto nie może osiągnąć w finalizacji dużych transakcji bez pomocy rządów. Natomiast Michael Saylor mówi o tym, że Bitcoin osiągnie prawdopodobnie 13 milionów dolarów w ciągu następnych 21 lat. Ludzie, którzy nie posiadają Bitcoina, to prawie 8 miliardów... Ludzi na całym świecie, natomiast bitcoinerzy 200 milionów. Jesteśmy na samym początku, jak to piszą niektórzy, albo Altcoin Daily pisze o tym, że bitcoin to dopiero dziecko, ponieważ z market capem 1 bilion dolarów w stosunku do złota 17 bilionów dolarów, czy na przykład akcji albo fiatów 120 bilionów dolarów. Bitcoin ma ogromne pole do popisu. Niektórzy porównują również to, że przełamaliśmy niedawno all-time high w stosunku do poprzednich momentów, kiedy ten all-time high był przełamywany. Za każdym razem Bitcoin kontynuował swój rajd. Ale pamiętajcie, to oczywiście nie są porady inwestycyjne, to jest kanał Julian Krypto, jest godzina 6.08. Niektórzy też porównują Bitcoina do tego, że przetrwaliśmy najdłuższy niedźwiedzi okres w historii. No i faktycznie, jak spojrzymy na wykres, na przykład na Max Data. LTH, SOPR, momenty, w których długoterminowi odleży nie wyprzedawali swoich bitcoinów. To były najlepsze momenty do akumulacji bitcoina wtedy. Natomiast teraz, teraz jesteśmy już po momencie, kiedy te wyprzedaże nastąpiły, ale teraz maleją. No i kolejna grafika wskazująca na, tym, na to, że przetrwaliśmy najdłuższą kapitalizację górników w historii, czyli tutaj widzimy te wypływy z portfeli górników. Na Namax Data Minor Outflow Index, tak się nazywa ta metryka. I zwróćcie uwagę, rzeczywiście wyprzedaże były ogromne, porównywalne do tych z roku 2020 i 2021, 2017. A na chwilę obecną co mamy? Nie mamy tych wyprzedaży. I tak jak nie mieliśmy wyprzedaży w poprzednich okresach, to były te momenty zaznaczone liniami, kiedy te wyprzedaże się kończyły. Sami musicie zdecydować, czy to były dobre momenty na zakupy, czy na sprzedaż. Sprawdźcie to. Na wykresie. Również przed nami są wybory. W Stanach Zjednoczonych dzisiaj była debata prezydencka, oglądałem tę debatę, tam nic, nie było żadnych wypowiedzi na temat Bitcoina. Natomiast pytanie, czy w związku z tym, że debata prezydencka, że wybory w Stanach Zjednoczonych przed nami, czy Bitcoin będzie reagować podobnie jak w przeszłości? Ponieważ w przeszłości cena Bitcoina reagowała po wyborach dokładnie w taki sposób, jak widzimy na wykresie na zielono i na niebiesko. Global Liquidity Index również wskazuje na to, że ta płynność na rynku się zmniejsza, zmniejsza, maleje, 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 maleje. I tak jak w przeszłości to wyglądało, te momenty, kiedy ta płynność malała, sugerowały przyszłe wystrzały bitcoina. Czy tak będzie i tym razem? Jeżeli porównamy bitcoina na przykład do SP500, to jest właśnie ten różowy wykres, to zauważymy, że bitcoin od. Marca 2024 do SP500 jest nieustannie na spadku, 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 i w tym momencie praktycznie dobiliśmy do tych poziomów, kluczowych poziomów, na których były mocne wsparcia Bitcoin, właśnie do SP500. To nie znaczy, że od razu Bitcoin będzie szarżował, ale tutaj się dużo działo właśnie na tych poziomach. To znaczy, że jest solidne, wydawałoby się, wsparcie. Dodatkowo Inwestorzy, którzy kupują na Coinbase, no i teraz nie mamy w zasadzie ogromnej przewagi kupujących na Coinbase. Kupujące na Coinbase to jest wtedy, kiedy ta metryka spada poniżej poziomu 0, wtedy jest akumulacja ze strony traderów na Coinbase, ale teraz widzimy, to się uspokaja, to znaczy te fluktuacje pomiędzy zakupami na Coinbase i na Binance się uspokajają, a to może świadczyć o tym, że ta cena jest coraz bardziej stabilna, choć przeszłości były takie momenty, kiedy również uspokajała się ta metryka i nagle, na przykład upadek FTX-u, wszystko zmieniał. Też trzeba to brać pod uwagę. Tutaj podobnie widzimy to na metryce FR, czyli Funding Rate Stop finansowania. Te amplitudy również są coraz mniejsze, również coraz mniejsze emocje i coraz mniejszy strach. Wygląda to tak, jakbyśmy zbliżali się. Coraz bardziej do tego trendu bocznego, ale wiadomo, że każdy trend boczny w pewnym momencie musi zostać przerwany. SPX w ciągu ostatnich godzin sprawdźmy, na niewielkim spadku. co pociągnęło ze sobą Bitcoina z 58 do 56-600 na chwilę obecną. Indeks dolara również na niewielkim spadku, co teoretycznie dla SPX, -a, jak i Bitcoina powinno być lokalnie. Byczą dywergencją, czyli na wzrosty, ale zaznaczam, to jest tylko lokalnie. Natomiast na jednym z ostatnich materiałów podpisanym, idealny dołek, czy ten proalert wskazał idealny dołek BTC? Ten proalert, o którym mowa jest na tym materiale, on był wywołany wcześniej w idealnych praktycznie punktach i był wywołany właśnie również na poziomie około 52-53 tysięcy dolarów. Teraz ten proalert. Stworzony przez Mr. Hyda. Analizowałem to na, ostatnim, na jednym z ostatnich materiałów. Napiszcie, co na ten temat sądzicie. Czy uważacie, że obecna sytuacja dla Bitcoina jest bycza czy niedźwiedzia? Jeżeli chcecie generalnie na MaxData otrzymywać alerty albo proalerty, to nie musicie ich sami tworzyć. Nie musicie też mieć wykupionej subskrypcji na MaxData. Wystarczy wejść na Max Terminal, po prawej stronie publiczne alerty i Te pro-alerty i alerty są tutaj dostępne, możecie je subskrybować bez konieczności kupowania czegokolwiek. Na przykład ten pro-alert, zobaczcie, możliwy wzrost BTC o 3,5% w ciągu 42 godzin po spadkach DXY. Do tej pory był wywoływany tylko 4 razy. Nie były to zawsze idealne momenty, tak jak widzimy na wykresie, ale były to interesujące momenty. Lecimy dalej, tak możecie te alerty oceniać. Na przykład ten, który był wywołany tylko raz, możliwy spadek BTC spowodowany wyprzedażą hodlerów w tym punkcie. No i w taki sposób możecie je subskrybować, tych, których jeszcze zasubskrybowanych nie macie. Albo tworzyć własne. Ja wam życzę udanego dnia, jest godzina 6.14 czasu polskiego, także trzymajcie się, napiszcie co teraz rozgrywacie i niech Hossa będzie z nami.